wychował się tutaj. Günter Grass, noblista, urodził się na Klinicznej, a w czasie, kiedy się urodził, jego rodzice mieszkali na Lędziona, 5A zresztą. No w każdym razie tutaj się wychował, to jest dom rodzinny Güntera Grassa. Tutaj miały powstać te łazienki właśnie wspomniane. Tutaj na dole było maleńkie dwupokojowe mieszkanko i z przodu sklep kolonialny, należący właśnie do rodziców Güntera Grassa, czyli Wilhelma i Heleny. Prawdopodobnie to prawe, ten pod tym prawym łukiem było wejście. W tej chwili zamurowane jest z niego zrobione okno. Przypuszczam, że tutaj właśnie było wejście do tego sklepu. To jest miejsce, gdzie, jeżeli porównają Państwo adresy, mieszkał oczywiście również Oskar Macerat z rodziną, a więc można przypuścić, że wiele z tego, co zostało opisane jako przygody i ta cała ta otoczka życia Oskara Macerata, to są po prostu autentyczne wspomnienia Güntera Grassa. Więc powtarzam, że jakby nie chcieć uciec od postaci Grassa, to jeżeli chodzi o Dolny Wrzeszcz, trzeba o nim pamiętać, bo to właśnie on o Dolnym Wrzeszczu całemu światu opowiedział. Tak, wprowadziłem Państwa w to podwórko po to, żeby Państwu pokazać strzyże, bo ta strzyża jest osią tego terenu, po którym dzisiaj chodzimy. To jest rzeka, która spowodowała, że tutaj w ogóle pojawiło się osadnictwo. To jest jedna z najpracowitszych rzek w okolicy. Rzeka, o której już Państwu wspominałem, że tu były różnego rodzaju zakłady przemysłowe. No oczywiście w momencie, kiedy wynaleziono energię parową, elektryczną, strzyża została zwolniona z pracy i w tej chwili sobie tylko płynie. Maleńka rzeczka, właściwie potok oficjalnie, które źródła ma gdzieś w okolicach obwodnicy i płynie sobie wzdłuż ulicy Słowackiego, tutaj właśnie przez Dolny Wrzeszcz i w okolicach Młynisk uchodzi do Wisły. Nie jest prawdą to, że to jest ostatni dopływ Wisły, proszę Państwa, bo jeszcze jest gardło Zaspy. Naprzeciwko twierdzy Wisłoujście uchodzi maleńka rzeczka prowadząca od dawnego jeziora Zaspa i to jest ostatni dopływ Wisły. A strzyża jest przedostatnim lewym dopływem Wisły. Proszę opatrzeć, tutaj jest taka rura wystająca, z której się nic nie leje w tej chwili. Trochę się leje? No leje się, bo to się leje woda deszczowa, ale w ogóle tutaj powinien wpadać do strzyży potok Jaśkowej Doliny. Potok, który płynął kiedyś ulicą Jaśkowej Doliny, w tej chwili na skrzyżowaniu z Grunwaldzką jest podziemnym kanałem kierowany w prawo i łączy się z Potokiem Królewskim. Natomiast kiedyś właśnie w tym miejscu łączył swoje wody ze strzyżą. Czyli mamy tutaj miejsce, gdzie się dwa z tych wielkich potoków. Ile tych potoków wielkich jest? Cztery, prawda? Te potoki na terenie Gdańska z Wysoczyzny schodzące. Większość tych potoków właśnie, no akurat potok Jaśkowej Doliny najmniej może, były właśnie zatrudniane do różnego rodzaju pracy. Tutaj pod numerem 22, czyli to jest tam chyba, tak? Który tu mamy? Tu mamy 23. Pod numerem 22 i w podwórzu znajdowały się albo biura, albo zakłady Siemensa Gdańskiego i zakładów przetwórstwa drewna. Pod numerem 24, czyli tam kawałek dalej, tam gdzie jest ósemka, tam znajdował się na dole rzeźnik, który miał urocze nazwisko, jak dla rzeźnika, nazywał się Lagodny. No a potem oczywiście, tutaj teraz mamy tam tą pizzerię ósemka. Pod numerem 25, czyli jeszcze oczko dalej, mieszkał Erich Vollmar, ostatni konserwator zabytków Wolnego Miasta Gdańska, człowiek, który brał udział w ewakuacji najcenniejszych obiektów kultury z Gdańska, a po wojnie w ich złożeniu z powrotem do Gdańska. Gdyby nie Vollmar, jego notatki, jego wola współpracy, kto wie, czy tak wiele z tych ewakuowanych dóbr kultury dałoby się uratować. Czas przeznaczony na naszą wycieczkę dawno minął. Zrobiliśmy całą tą pętlę, którą zaplanowałem na dzisiaj dla Państwa, dlatego tutaj będziemy naszą wycieczkę kończyć, tu na ulicy Białej, która, jak Państwo słyszeli chwilę wcześniej, ma się niedługo stać drogą czerwoną. To proszę sobie wyobrazić, jak ten rejon będzie wyglądał, jeżeli tu będzie biegła taka, jak to mówi się, bezkolizyjna, szybkiego ruchu trasa. To wszystko będzie inaczej. Czy lepiej, czy gorzej, ocenę pozostawiam każdemu z Państwa, natomiast na pewno już nie będzie tak jak teraz. Czyli biorąc pod uwagę to, że pewne zmiany związane z jednej strony rewitalizacją, z drugiej strony z zagospodarowywaniem tych terenów po browarze i okolicy, te wszystkie zmiany mogą spowodować to, że teraz właśnie w grudniu 2011 roku być może pewne rzeczy widzieliśmy po raz ostatni. Więc myślę, że to był doskonały moment na przeprowadzenie tej wycieczki. Bardzo Państwu dziękuję za wzięcie cierpliwe w niej udziału, zwłaszcza w tym pierwszym jej kawałku, gdzie taka paskudna pogoda była.